tej strony Paweł z kanału Gram to Dam. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję gry Sąsiedzi od wydawnictwa Muduko. Jest to nowość, która niedawno ukazała się na rynku, no i muszę przyznać, że mnie niesamowicie zaskoczyła. W przypadku tej gry sprawdza się powiedzenie, że prostota jest siłą. Wszystko dlatego, że jest to bardzo prosta gra logiczna, która zmusza nas do myślenia. Naprawdę jest tutaj wiele sytuacji, w których musimy naprawdę się wysilić i pomyśleć, co zrobić, aby przysporzyć sobie jak najmniej punktów ujemnych i abyśmy to my wygrali grę, a nie nasz przeciwnik. Gra ta polega na tym, że będziemy budować nasze farmy, albo królików, albo owiec, w zależności z rolą, którego z sąsiadów się wcielimy. No i naszym celem jest to, aby pozostać z jak najmniejszą ilością niewybudowanych zagród, bo dzięki temu unikniemy punktów ujemnych. No a osoba, która na koniec gry będzie miała tych punktów ujemnych najwięcej, no to przegrywa. Tak więc musimy tutaj kombinować, starać się robić wszystko, by utrudnić życie naszemu przeciwnikowi, no i abyśmy to my jednak wyszli zwycięsko z tej rozgrywki. Te zielone kafelki to nasza polana, no i na przemian na początku będziemy dokładali kafelki do tej polany, aby była ona jak największa. I w momencie, kiedy wszystkie kafelki pól się wyczerpią, wtedy zaczynamy na przemian, zaczynając od gracza, który układa farmy królików, ustawiać nasze farmy tak, aby jak najbardziej utrudnić grę naszemu przeciwnikowi. Więc musimy pamiętać o tym, że w tej grze wygrywa osoba, która będzie miała najmniej punktów ujemnych, więc naszym celem nie jest do końca ułatwianie sobie układania tych kafelków, ale utrudnianie jak najbardziej gry naszemu przeciwnikowi. Więc trzeba tutaj myśleć nad tym, w jaki sposób je układamy, no i kombinować, jak zrobić, aby nasz przeciwnik miał w ułożeniu tych swoich farm jak najwięcej kłopotów. Kiedy wszystkie farmy, które mogliśmy, ułożymy już na naszym polu, wtedy gracze dostają punkty ujemne za niewykorzystane kafelki. No i na drugą rundę zamieniamy się rolami i na koniec gry gracz, który będzie miał tych punktów ujemnych najwięcej, grę przegrywa. Tak więc tak ważne jest to, aby tych naszych farm umieścić jak najwięcej na polanie. Jak widzicie, komponentów w tej grze jest naprawdę niewiele, a rozgrywka dostarcza wiele pozytywnego, dobrego humoru, no i sprawia, że musimy naprawdę się wysilić i myśleć i kombinować, co zrobić, aby nasz przeciwnik miał trudniej do ułożenia swojej farmy niż my. Jest tutaj wiele możliwości, możemy kombinować od samego początku, tworząc łąkę, albo dopiero zastanawiać się później, jak już będziemy kładli nasze farmy, aby je stawiać w taki sposób, aby nasz przeciwnik miał jak najmniej możliwości ustawienia swojej farmy. Więc tutaj możliwości jest dużo, dróg do zwycięstwa możemy obrać sobie wiele, tak więc tutaj wszystko zależy od tego, jaką strategią i w jaki sposób będziemy chcieli, aby ta rozgrywka się potoczyła. Kombinowania jest cała masa, gra jest bardzo prosta, aczkolwiek bardzo wciągająca. To jest jedna z tych gier, której po rozgrywce będziemy jeszcze długo myśleli, co mogę zmienić i w jaki sposób inaczej mogę podejść do tej rozgrywki, aby zdobyć jak najwięcej punktów i aby mój przeciwnik miał trudniej niż ja. Tak więc kombinowanie to jest słowo klucz w tej grze i tego musi być tutaj naprawdę bardzo dużo. Gra jest jakościowo bardzo fajnie stworzona. Jak widzicie, elementy są dość grube, więc nie wydaje mi się, aby było łatwo je zniszczyć. Gra bardzo wciąga, jest bardzo regrywalna. Przede wszystkim są bardzo proste zasady, no i łatwo tą grę wytłumaczyć innym graczom, w sumie innemu graczowi, jeżeli będziemy chcieli zagrać z kimś innym niż członek naszej rodziny. Bardzo szybko ją możemy rozłożyć, bo rozłożenie tej gry trwa dosłownie no, nawet nie minutę. No, reguły gry są też bardzo proste, jak widzicie, instrukcja wcale nie jest duża i bardzo szybko, w ciągu kilku minut jesteśmy w stanie to wszystko przeczytać i zrozumieć, bo zasady tej gry naprawdę są bardzo proste. Jedynym minusem w tej grze, jaki ja znalazłem, jest fakt, że w pudełku nie mamy żadnego inserta, więc te elementy, które już z wytłoczek wyciągniemy i wrzucimy do naszego opakowania, po prostu będą tam latały. No i to jest moim zdaniem jedyny minus tej gry, jaki ja osobiście znalazłem.
Więc moja ocena tej gry nie może być inna jak 5,5 punkta na 6. Jest to bardzo fajna gra, jest dużo kombinowania, dużo myślenia. To jest jedna z tych gier naprawdę, gdzie czacha dymi od tego myślenia, co zrobić i w jaki sposób położyć te nasze farmy, aby trudniej miał nasz przeciwnik. Tak więc polecam tę grę każdemu, kto lubi gry logiczne. Naprawdę wiele dobrej zabawy, no i bardzo fajna i szybka rozgrywka. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, dzięki czemu będziecie na bieżąco z nowościami, z różnymi gameplayami oraz konkursami, które na moim kanale będą się pojawiały, a będzie tego co chwilę coraz więcej. Jeżeli lubicie gry logiczne, to w opisie tego filmu znajdziecie linki do innych recenzji gier logicznych, które są na moim kanale i zachęcam Was do obejrzenia. Dziękuję Wam za dzisiaj i do zobaczenia.